dalej zaczynamy sobie eliminatora. Ktoś mnie tu goni z piątym poziomem. Ale coś nie może dogonić, to może warto by było z nim ten pojedynek zrobić, nie? Goni, goni, goni. Patrz, nie może mnie dogonić. Czym on tam golfem jedzie? O ja, żeby mnie nie wyzwał, bo ja bym chciał tam dropika wziąć. Nie. A to Adrian jest. O kurde, patrz, kajenkę tu miałem, cholera. Ty jakiś Adrian. Możliwe, że mnie zna. Nie, co on ma? Subaru ma. Wyzwał mnie w mini Cooperze. Dobra, ziom. No to jedziemy z koksem. Ja ci pokażę siłę mini Coopera, okej? Okay? Zobaczymy, czy będziesz taki dobry. Jak poznasz siłę mini Coopy. Obliczam trasę. Włączam Janosika. O, stoją miski gdzieś. Janosik mi powiedział. Hiszpania, Słowacja. 5 do 0. Kurde. Hardcore. Dziękuję za donatik. Co, ja znowu mam te donaty wyłączone? Cholera jasna. Nie wierzę w to. Poważnie, poważnie. Jezu, dlaczego? Znowu mi się wyłączyły. Przepraszam. Zerknę po tych pojedynkach, ok? Po tym meczyku na donaci. Jezu. Fasolowa siła. No, to pasuje, pasuje. Gazu, gazu. Coś, ej, dogonił mnie ten gościu nawet. 600 metrów, dawaj, czwórkę, szybko. Mogę tą drogą pojechać kawałek, ale już dobra. Dawaj, dawaj, mini kupa. Fasolowa siła. Fasolowa siła, dawaj. Aaaa, kurde, znowu o milimetry mnie wyprzedził. Ej, ale zobaczcie, nie był dużo szybszy ten golf, no nie? Pozdrawiam moją mamę, kota psa, życzę wszystkiego najlepszego swojemu tacie. Miłe wakacje. Proszę bardzo, jakie życzenia dla taty na moim streamku. Czy twój tata ogląda tego streamka? Co zrobić, żeby namówić mamę na Xboxa, żeby grać w Fordze? Jakby to dobrze rozegrać? Są na przykład Xbox One. Możesz sobie kupić i grać w Fordze 4 i Fordze 5. Horizon znaczy się. Do nauki jest. No teraz wakacje, nauka, tak słabo trochę. Nie, musisz coś dobrego zrobić. Ty, ale te Xboxy One można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. I możesz sobie już w Fordze grać. Jak ktoś tutaj sprzedaje One X'a za tysioka, to myślę, że to jest nawet za dużo. Ale tak, za 1000 można kupić i tam jakieś Gears, jakaś specjalna wersja tej konsoli, jakiś dodatkowy pad, widzę, że tutaj ktoś sobie sprzedaje. Wiecie, ludzie do tej pory się pytają, gdzie mam starą kierownicę i za ile bym ją sprzedał, no. A ona już sprzedana z 5 miesięcy temu. Podpisz ładnie, daj na aukcję. No przecież były licytacje i przychodziły dzieci i trollowały przecież. Dawały jakieś tam przesadzone sumy, a potem rodzice do mnie dzwonili, bo był obowiązek zapłaty na Allegro, żebym anulował to, nie? I prosili mnie, żebym anulował. No kurde. A wcale nie miałem obowiązku tego anulować, a kierownica była wylicytowana za 10 tysięcy złotych, no nie? Ta moja stara OC Trustmastera. No to takie, a... O, na woźb bym dał, zdecydowanie. No ale Xboxa na woźb? No musiałoby być coś takiego specjalnego, coś takiego ode mnie. Na przykład moje takie spocone rękawice do jazdy na kierownicy, czy coś takiego. Daj spokój. Nie, takie wiesz, całoroczne przypocone rękawice bym wystawił na woźb. O! I to by było, to by było to! Gdzie chcesz grać? Chodź, jedziemy na wakacje. Dawaj, Robert. On ma też jakiś taki czwarty poziom albo coś takiego. Czym on jedzie? Golfem? Golfem jedzie, golf dobry jest. Ja już nim parę razy wygrałem, ten w czwartym poziomie. Naprawdę śmiga. Dawaj, 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 dawaj. Oj, żebym się tu... żebym się tu nie rozwalił. Dobra, 300 metrów. Golf się chyba rozwalił. No... Subaru ładnie tu ogarnęło. I hops, i jesteśmy.
Pięknie! Dobra, RS2. No nie bierzemy tego, mamy Forda Focusa. No dobra, bierzemy. Piąty poziom już. Pięknie. Tutaj mam jakiegoś ziomeczka. Chciałbym zrobić na nim ten trik, że jadę od krawędzi strefy i go nagle wyzywam na pojedynek i let's go, no nie? Jakby się udało, byłoby super. Bo on teraz zakończył pojedynek. Ale ucieka, kurczę, ode mnie. W inną stronę. Jakby jechał na mnie, to by było spoko. To prawie instant wygrana jest wtedy. To jest świetna taktyka, naprawdę. Gościu, aha, on jedzie tam na górę, tam jest gówniany drop. Dobra, no to zróbmy tak. Pojedziemy tu, pyk. Czekaj, bo tu jakaś ściana jest. Czekaj. Teraz go tam namierzy. O, jedzie następny ziomek, czekaj. 10. poziom! Co ja zrobiłem? O, shit! Niedobrze! A, jedzie jakiś następny koleś, przecież nie może mieć wysokiego poziomu, nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby miał wysoki poziom. Jak ja mam z nim teraz wygrać? Muszę go spychać. Okej, Ziutek mnie z tej strony bierze. O Jezu! Co to było? O, shit! Kończy mi się gaz w samochodzie! Przełączał na benzynę. Ej, czekaj, tu jeszcze mam szansę, bo będziemy jechać przez... A nie, nie mam szans, bo będziemy kończyć w tym miejscu, ach. Znaczy, myślałem, że uda mi się jeszcze może coś ugrać, jak gościu się rozwali tu gdzieś w tej okolicy. Bo tutaj można łatwo się rozwalić, ale no nie, no za szybki samochód ma. Choćby nie wie, co się stało, no nie ma szans tego wygrać. Patrz! Ej, patrz, jak blisko byłem! What? O kurde, będzie chyba pojedynek, co ten gościu? Nie. Pojechał dalej? Tam jest dalej jakiś dropik. Ej, sporo ludzi się tu kręci. Nikt tego dropa nie zgarnia? Co się dzieje z tymi ludźmi? Dobra, ktoś zgarnął jednak. O, co? Ej, what? Ej, co? Ten gościu udawał chyba AFK. Jakiś US Richard. Ja koło niego przejechałem i wyzwał na pojedynek, proszę bardzo. Dobra, to musimy to jakoś dobrze rozegrać, no do celu tu mamy jeszcze sporo kilometrów. Jaćmików! O ja... Jak mnie zrobił? Kurde, nie wierzę w to. Mini Cooper kontra Lancer? Znowu w tym samym miejscu zaczynamy. Obczałem sobie tą miejscówkę, bo jest dość interesująca. Mam nadzieję, że uda się coś tutaj dropnąć ciekawego za jakiś czas. Dobra. Pojedziemy sobie przez las. Lancera póki co odstawiłem z tyłu, ale to się może zaraz zmienić, jak uderzę w jakieś drzewo. Więc na spokojnie. No, Mini Cooper ma bardzo dużą przewagę w lesie, bo świetnie się nim wymija. O, okej! Okay. Gościu się poddał już na starcie. Się jeszcze dużo mogło. Można było jeszcze, wiesz, coś tutaj ugrać spokojnie tym Lancerem. Wjechałby na drogę, jeszcze by ogarnął. Jak on zagrał? Co sądzę o meczu? Ja nie oglądałem, to ludzie mi tylko pisali na czacie jakieś wyniki. Co jest? Jeszcze bym mógł sporo ugrać tutaj, no nie? No tu proszę. Kogo my tu mamy? Uff, Mini Cooper, to nie! Kurczę, myślałem, że cię pościgamy. A co tutaj się dzieje? Quartz Regalia się kręci. Gdzie my jesteśmy? Oj, w środku strefy, to nie bardzo. Tam widzę jakiś dropik. Co ta Quartz Regalia? Co on robi? To nie jest chyba nikt ode mnie. Jaguar MK2? Nie chce się ścigać. Chyba zobaczył trzeci poziom, powiedział, nie, nie będę się z takim słabiakiem ścigał. Czekaj. Z jednej strony fajnie, z drugiej tak sobie. Co? Patrzcie, czemu mi się te poziomy tych samochodów nie wyświetlają? Jakby, what the f... Raptor, Boże, drugi poziom. A gdzie on pojechał tą regalią? Czekaj, spróbujemy go namierzyć. Gdzie my jesteśmy? Ua, w środku strefy! Wszystko może się zdarzyć. To jest RS2 chyba. No? Drugi poziom, let's go! Silent Jacob. Zawracamy. 3 kilometry.
Zderzenie, kurde! Poważnie? Co jest? Ktoś mi pomógł, czy jak? A jakiś typo go zablokował, mimo że ma niższy poziom. Damn! Dobra, no, został z tyłu na razie. Ustawiony wyścig, chyba tak! Co tu się wydarzyło? O, znam tutaj skrót fajny. Tutaj jakieś dropy, no dropów jest dużo, tylko... O, no tutaj całkiem fajny dropik. Już będę miał zaraz chyba lepsze auto. Tu jest fajny skrót. Można sobie ładnie podjechać. I już te serpentynki omijamy ładnie. To jest bardzo fajny skrócik z tej drogi. Pyk. Także bierzcie jak swoje, jak będziecie mieli taki pojedynek. Będziecie mogli łatwo wygrać. No, to był akurat ustawiony wyścig, ale nie wiem, coś ten gość, czemu on go zaatakował? On chyba chciał kogoś z nas wyzwać na pojedynek, nie widział do końca, że... Nie, że my już w pojedynku jesteśmy? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, co my tu mamy? Subaru, może być. Ostatnio Subaru fajnie się grało. Wręcz miał moda dostać, a dobra. Czekaj, pojadę do centrum Horizon, tu może coś będzie fajnego. O, ktoś tutaj już się ze sobą prawie, że ściga. Ten gościu tutaj zaraz wyjedzie, zobacz, 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 zobacz. Pyk. Bowler! O kurde, jedziemy. No tego będzie ciężko pokonać, to jest kozak. Ale ciśnie. Ja pierniczę, nie wierzę. Nie, 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 nie trzeba, nie wiedziałem. Okej, okay. Kamienie? Co tu? Kamienie są? Nie, to krzaki, okej. Okay. Jedź, Subaru. Dobrze. Patrz, 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 jak blisko. Co, wygram bowlera? Łaj, czemu tak blisko? Co, tu już koniec meczu jest? Ej, udało się. Siema, Lukasyno, ziomaneczko. Ej, bowlerek wleciał, ale jak łatwo. Ja myślałem, że to będzie przegrana, bo nie wiedziałem, co to on będzie miał za samochód, jak wyjeżdżał z tej, z tego centrum Horizon, tu proszę. Musiał się gdzieś strasznie rozwalić, bo tam start zaliczył bardzo dobry. Wjechaliśmy prawie, że na równo. Ładnie. Siema, siema wszystkim, co dopiero wpadli, witam was. 16 osób, strefa jeszcze dosyć duża jest. Zobaczmy sobie centrum Horizon, jest dropik, proszę bardzo, prawilnie. Golf, to już mniej prawilnie, musimy zawrócić, bo tu już się strefa kończy. Jedziemy kogoś poszukać, kurczę, mamy dobre auto, trzeba je jakoś ulepszyć, ja nie chcę ostatecznego pojedynku nim robić. O, już kogoś widzę, nie musiałem długo prosić. Czuję, że ten gościu ma dobre auto, coś czuję, że jest naprawdę dobry. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu. Teraz, co on tutaj wykombinuje? On chyba zawrócił tam. A, jestem na 100% pewny, że zawrócił. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja jeszcze go nie wyzywamy na pojedynek. Ale dobrą taktykę miał, ale się nie dałem tak łatwo. Czekaj, dogonimy go. Dogonimy go i dopiero wtedy go wyzwiemy na pojedynek. A iż, prawie go miałem. To wyzwało go, okej. I teraz, bowler, pokaż co potrafisz. Pokaż swoje offroady. Co tu się wyrabia? Czemu? Ej, what? Co to było? Co się stało z tym gościem? O, czy on się pod ziemię zapadł, czy jak? Kurde, skarpetka mi spada od wciskania gazu. A skarpetka mi spadła prawie. Jezu. O, tu jest kolejny bowler. Jezu, moja skarpetka. Jakiś nowy dropik się pojawił. Ej, typa zlagowało, ja nie wiem co się stało. Ja go chyba zapadłem pod ziemię. Dobra, jest Porsche.
Jest Porsche, tu jest Bowler. Nie będę go brał, on jest dobry, ale Porsche jest dobra też. 12 osób, gościu stoi przy krawędzi, ten sam, ta sama zagrywka, zobacz. Ta sama zagrywka. Dwa na to. Co? Okej. Okay. Dobra, gdzie będziemy jechać? O kurde, nie wiem. Raczej nie w tą stronę, raczej w drugą. Ej, nie mam pojęcia, w którą stronę teraz. Dawaj, 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 dawaj. Nie! Niedobrze. Nie w tą stronę. Musimy szybko zawrócić. Dawaj, Porsche, dasz radę. Jeszcze nie jest tak źle. W miasteczku się kończy chyba meczek. Dawaj, ujo, ile tu graczy. 12 osób jest. Jeszcze na meczu, to jest dużo. O, już będzie ciężko wygrać. Dawaj, Porsche, you can make it. O kurde. Jadą przełajowo, ale drogą powinno być szybciej. Nawet moją Porsche. Chociaż nie mam już takiej pewności. Ale zaryzykuję, zaryzykuję. Nie mam siódmego biegu, cholera! Zaryzykuję tą drogą. Kawałek. Dobra, już muszę tu skrócić, bo to już jest za duży. Tu pojedziemy. O nie, już troszeczkę za bardzo dookoła pojechałem. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Ciśniemy, ciśniemy. Jeszcze nie koniec gry, chyba. Dawaj, Porsche. O, koniec. Który czwarty? Fajnie, że to w ogóle pokazuje, który jesteś, no nie? No czwarty to nie podium, ale i tak fajnie. Dobra, my tu gadu gadu, a tu widzę, że będzie pojedynek kupa kontra kupa. Let's go! Super, super papier. Jedziemy, super paper. Super paper. Let's go. Up! Jak trafił ładnie. Do celu mamy 2 km. No, nie wiem, czy się odrobię. Nie wiem, czy się odrobię z czegoś takiego. Spróbuję swoich. No nie mam magicznej herbatki, niestety. Ja się postaram. 1,5 km do celu. Czy odinstaluję Forza Horizon 4, jak będzie piątka? Nie, no co ty. Na pewno jeszcze będę sobie wracał do czwórki. Zdecydowanie. No ale w piątkę to tak. Raczej przez pierwsze 5 miesięcy to się nie oderwę. Pierwsze 5 miesięcy. Dobra, kurde, gościu mnie chyba porobi. Ja spróbuję pojechać tą drogą. To jest moja ostatnia deska ratunku. Na Morzu Zagłady. Jedź mi, Cooper. Czwórka, ciśnij tą czwórkę. Włącz te wszystkie swoje inhalatory i do celu. Piątka. Dawaj, Mini Cooper. Cóż za pojedynek. Jeszcze impala przy mecie była. Cholera, przy samej mecie był ten punkt. Znaczy przy samym mecie, punkt, Boże. Przy samym skoku był ten punkt. Ej, ale niewiele brakowało tak naprawdę. Dobra, sierżant Lucek wracza do akcji, no. Zobaczymy, czy uda mi się kogoś ustrzelić. Ten samochód jest fajny, bo możesz wyzwać kogoś. Generalnie możesz wyzwać z każdego poziomu, kogokolwiek, tylko ja nie lubię wyzywać kogoś, kto jest za słaby. A Crown Victoria jest chyba nawet słabszy od Mini Coopera. No ale policyjna. Muszę sobie ten klakson policyjny znowu włączyć, bo to fajnie pasowało do niektórych tych policyjnych autek. Jaki smak lodów najbardziej lubisz? A wiesz co, nie mam. Chociaż nie, mam ulubione. Mam ulubiony smak lodów i są to lody pistacjowe. Pistacjowe są moje ulubione, z tym, że to nie są takie lody. To muszą być lody rzemieślnicze, żeby faktycznie były dobre. Bo tak jak kupisz jakieś ze sklepu takie pistacjowe, zapakowane,
To takie, kurde. To nie smakuje jak pistacja, tylko jak taka... takie kremowe coś. Żeby nie powiedzieć na G. O, jest Mini Cooper. Jedziemy. Mini Cooper, myślę, że może porobić tą Crown Victorię. Także ja będę miał ciężej tak naprawdę, bo Mini Cooper lepiej skręca. Nawet chyba lepiej przyspiesza od Victorii tak naprawdę. Victoria ma troszeczkę może wyższą prędkość maksymalną, ale zanim się rozpędzi tej prędkości maksymalnej, to minie 100 lat. O kurde, jeszcze musimy zawrócić. Albo nie. Dobra. O! Co? Znowu się poddał? A, o co chodzi? Czy wolę wodę gazowaną, czy nie gazowaną? No to zależy, Boże. Ja lubię lody porzeczkowe. Kurde, pierwszy raz przeczytałem nie porzeczkowe, tylko te pieczarkowe. What the fuck? Chcielibyście loda pieczarkowego zjeść? To jest taki lód pizza chyba. Lód pizza? Chcielibyście zjeść loda o smaku pizzy? Albo loda pieczarkowego? Jak to by smakowało? Lód grzybowy. Grzybowy lód. To jak to? Ta. Grzybowy lodzik. Lód o smaku pizzy. Na pewno ktoś coś takiego zrobił, no. Jakiś ekstrakt, wiesz, dosypał do lodów i zrobił lody o smaku pizzy. Nie brzmi zachęcająco ani trochę, no. O, właśnie, przypomnieliście mi, że muszę kobietę zabrać na pizzę dobrą. O, tak. Super się składa wszystko, wszystko się super składa. Dobra, ja już mam plan na pizzę. Ja już mam plan na pizzę. O, kuźwa, RS4. A czekaj, ja mam lepszy samochód. Ja myślałem, że Mini Cooperem jeżdżę. Nie. Ale tutaj kogoś mamy. Ktoś tam pojechał na jakieś offroady, widziałem go, ucieka. Kto to tutaj się chowa? Subaru 22B. Siemaneczko. Co jest, nie wziął... A bo on ma ten sam samochód. Czwarty kontra trzeci. Subaru bardzo dobre jest. Jedziemy, on ponoć z UK jest, tak? Nie wiem, tak miał w wniku napisane. Jedziemy Subaru, dawaj! Ło! Ale wskoczyłem. I gaz. Gdzie on pojechał? Gdzie on pojechał dalej offroadami? Dobra, no to chyba wygrano mam w kieszeni. O nie, to jest daleko jeszcze. Ty, może on dobrze pojechał? Nie no, nie pojechał dobrze aż tak. Spróbuj, nie, dobra, wiecie, zupełnie jakoś dziwnie. Widzicie mapkę? Gdzie on tam śmiga? Chyba będzie dobrze. Po własnych terenach jedzie. A no w sumie tak. On z UK. I gra też z UK. Będzie ta szóstka kiedyś czy nie? Już w Crossfire'ze szybciej bym tą szóstkę wbił niż w tym samochodzie. Nie wiem, w sumie może i nie. Może i jednak nie. Dobra, zakrącamy tutaj. Jak to mówił mój dziadek. Mój dziadek nie mówił skręcać, tylko skrącać jakoś tak. On tam był z centralnej Polski. Już nie żyje. Już dawno nie żyje, chyba z 5 lat temu. Ale zapamiętał mi się. To jest spora część mojego dzieciństwa, mój dziadek. No, był dobry kozak. Jeszcze wam kiedyś o nim opowiem. Śmieszny był ten dziadek, naprawdę. A, dobra. Tak, on po prostu zwiedzał tu okolice w eliminatorze, nic innego nie robił, zdecydowanie. On po prostu chciał zobaczyć, co jest na jego polu. Czy dobrze go odwzorowali? Czy zjadłbym lody o smaku coli? Słuchaj, od coli w głowie się psuje. Ktoś tutaj do mnie furczy. Kurde, coś dobrego, chyba R8. Dobra, i teraz zawracamy, zakrącamy. SLS. No to let's go. Kurde, może być ciężko wygrać. O, może być ciężko, bo tutaj w miarę taki prosty teren jest.
gdybyśmy jechali tam przez te wertepy, to jeszcze by jako tako było, bo ten SLS jest trudny. O, ale ciśnie gościu, o, 800 metrów, o, koniec świata. Koniec świata. Chyba mnie rozwali. Musiał, nie wiem co bym musiał zrobić, żebym przeżył to. Chodź, ja też mam Audi, zrobimy pojedynek. Yeah. Dobra, już piąty poziom kontra drugi, zobaczymy. To Audi, które mam, jest bardzo dobre. Może być ciężko wygrać akurat z tym przeciwnikiem, ale się postaram. Będę walczył. Będę walczył do ostatniej kropli krwi. Pięknie, chyba coś tam wywalczyłem. Dobra, tu musimy skrócić. Zepchałem gościa do lasu. Został tam z tyłu. No co to jest walka na, wiesz, na wszystko. To nie jest jakiś tam, wiesz, wyścig, gdzie my się głaszczemy po jajkach i jest wszystko super. To jest walka. To jest eliminator, tu trzeba eliminować kogoś. O to tu chodzi. Mnie też nieraz ktoś zepchnął, nieraz ktoś mnie tak zaatakował, że nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Tak. I proszę bardzo, ej, pokonałem drugim poziomem, ja mówiłem, że RS2 jest dobre. I tu mamy dropik przy okazji, RS4, proszę bardzo, szósty poziom. Nawet nie będę musiał brać jego samochodu, bo już tu mam lepszy. Proszę bardzo, pyk. Porobione. Zobacz. Myślałem, że sobie ulepszę trochę samochód jego przez jego auto, ale Jezu, jak mi się tu kierownica trzęsie przy rozwalaniu tego. A tu mamy lepszy. Dawno nie jechałem tym samochodem. Ops, i autostrada. Dobra, jak tam strefa wygląda? Bo żeśmy się tutaj zagadali na różne tematy. Samochody jest lepiej wykonane. Lakier. Mówisz? O, sprawdzę to. O! Kurczę, myślałem, że mnie wyzwie na pojedynek. Cholera, mało brakowało. Czekaj, grafika jest dla mnie lepsza. Gram 4K. Poważnie? Ulepszyli Decru 2 pod kątem grafiki? Wow, no to muszę to sprawdzić. O, chodź, ja już czekam. Ja cię nie widzę, Autostrada. 2 km, dobrze. Czyli autostrada. Gość pojechał na opór. Dobrze, dobrze się dzieje. Jedno z najgorszych aut na offroad to Audi? Nie strasz mnie. Nie no, może jakoś damy tutaj radę. Zaraz może zmienię je na poziom 7 już. A generalnie Audi tutaj na ten offroad. RS... Kurde, któreś RS? Mi tam nie pasowało. Takie czerwone tutaj chyba jest. Ono jest tam z wyższego poziomu i generalnie jest słabe na offroad. Już parę razy naprawdę nieźle wtopiłem tym samochodem. Oh my god, dobra. Próbujemy, zobaczymy co teraz za auto. Czy gramy w Fordze? No ja grałem w Fordze. Romeo, o, lubię tą Romeo, nią dużo wygrałem. Sporo z was pisało w komentarzach, że ta Alfa Romeo jest do dupy i że nie da się nią jeździć i że dużo przegrywaliście nią. A ja mam wręcz odwrotnie, ja nią dużo nawygrywałem i całkiem dobrze mi nie szło jak do tej pory. Ma napęd AWD, zobaczcie sobie. Napęd na 4 buty, takie małe autko. I paradoksalnie dobrze sobie radzi na offroadach. Naprawdę, wiele razy widziałem jak ono tutaj wymiata w tym eliminatorze. Szkoda, że nie dodadzą więcej tutaj już, znaczy innych samochodów, nie do czwórki. Już się chyba totalnie skupili na tej piątce i tutaj aktualizacji w eliminatorze nie będzie innych. Dobra, zobaczmy. Ktoś tam w mieście się ze sobą bije, podjedźmy, zobaczmy o co chodzi. Tutaj ktoś chyba pobiera samochód. O, gdzie jest strefa? Okej, jestem na krawędzi, jest dobrze. Nie, to ktoś został pokonany, spoko. Ja się tu skitram, tu się znowu ścigają, cholera. Tutaj jest jeden wolny. Koło...
Dobra, dawaj, chodź, jedziemy, jedziemy. Gości się wystraszył 7 poziomu chyba, co? Kilometr, to nie ma żartów, tutaj trzeba uważać, bo to już jest jakby koniec meczu. Trzeba się mieć na baczności. A jak będzie coś gównianego, to ja chyba nie zmieniam nawet tej alfy, bo ja strasznie ją lubię. A czy wiesz, do alfy trzeba zawsze liczyć, ojej, dokupienie lawety jeszcze, no nie? Wiecie, o co chodzi. No ale w tym razem to było w pakiecie. Dokupiłem sobie w OC jeszcze autokasko i te tam asystansy różne. No do alfy to trzeba liczyć zawsze, czy nie? Spider, może być, niech będzie ten Spider. Oh my god. Piątka będzie kupowana? No jak? Oczywiście. Już można ją kupić, no nie? W preorderze. Ale ja chyba poczekam sobie. Poczekam. Co tutaj się z tyłu dzieje? Ktoś mnie tu chce zaatakować. O kurde, to jest 10 poziom, tu nie ma żartów. Okej, okay, coś... What? Ej, ja grałem z tym gościem US Richard na poprzednim meczu. The fuck? Skąd on tu się wziął? Ej, to jest... To jest w ogóle fart na kogokolwiek trafić takiego samego z poprzedniego meczu. Dobra, muszę uważać z tym Galardo, bo ono jest takie nerwowe na wyskokach. I może się zdarzyć, że mnie wysprzęgli jakoś dziwnie, ale chyba będzie w porządku. Dobra. Poszło, te ostatnie mecze, te ostatnie pojedynki są bardzo szybkie. Ale tutaj musiałem kogoś zaatakować, bo trzeba jakiś koniecznie lepszy samochód ogarnąć. O Boże. Dobra. Tak, sorry, montuję zmywarkę i nie będzie streamowała. Nie no, zmywarkę montowałem już jakiś czas temu. Nie teraz przecież. Zostaję na tej autostradzie, no nie wiem, gdzie mam jechać. Myślę, że gdzieś w kierunku Centrum Horizon będziemy śmigać. Gdzieś tu bym powiedział nawet. Zostanę na tej autostradzie. Mam dobry samochód do tej autostrady. Okej, okay, nie jest źle. Jedziemy, Aventador. Come on, let's go! Zajedzie mi drogę na bank, patrz. Gazu, 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 Aventador, dobrze. Mapa, kurde, nie widzę za dobrze, co jest przede mną. 7 albo 6. Ty, dobre auto mam nawet na tą końcówkę. No jak na razie, zobaczymy, co będzie dalej. Przejeżdżamy sobie przez tunel, bo tak jest najszybciej. 7. No 400 nie osiągniemy chyba. Ale przynajmniej dobrze trzymamy się drogi, to jest plus. Uuu, ale doskonale. Doskonale jest. Ja pierniczę. Chyba pierwszy raz mam tak doskonale ten ostatni punkcik. Nie, nie w drzewo, nie w drzewo, dobrze. Muszę i tak się mieć na baczności, bo tu nigdy nie wiadomo, ale chyba raczej nikt nie pojedzie ode mnie szybciej niż ja po autostradzie Aventadorem, no chwileczkę. Z 9 poziomu. No i proszę bardzo, pocisnęliśmy. Wygrana w kieszeni. Eliminator! Let's go, dokładnie. No i pykło, zobaczcie, jeszcze sobie w międzyczasie pogadaliśmy. Znowu mi prawie skarpetka spadła od dociskania gazu. Ale to jest chyba najlepsza sytuacja, kiedy macie takie fajne, sportowe auto, nisko zawieszone i prostą drogę po autostradzie, praktycznie pod sam cel, no nie? Dzisiaj do końca grałem, tak, już dzisiaj do końca w Limitera, no. Recenzja zmywarki. Nie no, niedługo będzie recenzja nowego telewizora. To wystarczy. Zrobię wam w ogóle jeszcze taki teścik, może padzika. I porównanie kierownic, już się szykuję do tego. Zrobimy sobie unboxing w ogóle tych kierownic dwóch, które mam na streamie. Może nawet w tym tygodniu zrobimy. I będę robił ich testy powoli, no nie? Bo trzeba by było w końcu ogarnąć. Mam do przetestowania nowiutką G29 i T300 RS nową. Czyli T300 od Trustmastera i G29 od Logitecha.
Będzie trzeba zrobić w końcu ten teścik, bo one już, powiem wam szczerze, one już czekają u mnie od chyba października, czy od nawet września. Nie, czekaj, te 300 RS kupiłem na Black Friday za niecałe 1000 zł. Wiesz, to jest ta wersja bez sprzęgła, no nie? Thrustmastera i chyba ma plastikową kierownicę, nieobszytą niczym. Także no zobaczymy, która będzie fajniejsza. Sprawdzimy to.